Szczepionka na koronę, światowa zmowa, czy też nowy porządek świata. O co tutaj chodzi? Co ma to wspólnego z Biblią? Chcielibyśmy się przyjrzeć pięciu tezom w tym zakresie, które obecnie są w obiegu w internecie czy w socjalnych mediach. I za każdym razem właściwie zapytajmy się, co to ma wspólnego z Biblią. Pierwsza teza wyrażana brzmi, że wirus korona to jest pierwsza pieczęć właściwie z objawienia, szósty rozdział. Co jest przez to rozumiane? Niektórzy być może wiedzą, w Księdze Objawienia, biblijnej Księdze Objawienia, w szóstym rozdziale są pokazane sądy pieczęci. I pierwszą pieczęć, która jest zdejmowana, opisana jest właśnie w drugim wierszu. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk. I dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. I można powiedzieć, że takie teorie w tym zakresie są wyrażane i łączy się to właśnie z zarazą korony, które to zarazy wystąpią właściwie bardzo mocno w czasie ucisku i łączy się właśnie ten rozdział szósty Księgi Objawienia w połączeniu właśnie z koroną, że jest tutaj ten jeździec, zdobywa cały świat i również wirus korona zdobył cały świat. Bo jest to walka właściwie bez walki i to się zgadza. I dodaje się, ale ten właśnie jeździec otrzymuje koronę. Ale korona właśnie w wielu językach, hiszpański, rosyjski, włoski, korona, po prostu korona. I mówi się w ten sposób, super, to właśnie Biblia mówi o koronie. Ale co ma z tym wspólnego właściwie? Niestety nic. W objawieniu szóstym rozdziale nie może być mowa o wirusie koronawirusa. Bo w czasie, w którym żyjemy i przeżywamy tego wirusa, to nie jest ten czas, o którym mówi Księga Objawienia, szósty rozdział. To widać ze struktury tej Księgi Objawienia, ponieważ ta część, która dotyczy obecnego czasu, a więc czasu chrześcijańskiego Kościoła na ziemi, jest on pokazany w rozdziale drugim i trzecim. W rozdziale czwartym rozpoczyna się nowa część od słowami potem albo po tych rzeczach, ale więc od czwartego rozdziału mamy przyszłość po czasie Kościoła na tej ziemi, a więc po pochwyceniu Kościoła. Drugą tezą z tych pięciu to jednak korona jest szóstą w takim razie, przepraszam, czwartą pieczęcią w objawieniu szóstym rozdziale, mianowicie objawienie 6, wers 8. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi. Jak się temu przyjrzymy, zaraz zauważymy, że ludzie umierają i dlatego się to w ten sposób tłumaczy. Ale tu powody są inne. Tu jest głód, śmierć albo dzikie zwierzęta. Ale to nie ma nic wspólnego niestety z koroną. A poza tym, jak to już powiedzieliśmy, to nie jest ten czas. Trzecia właściwie teza, którą chciałbym przytoczyć. Mówi się, że szczepionka na koronę jest to pewien rodzaj przygotowania dla zmiany, zupełnej zmiany na świecie. A więc wprowadzenie na przykład wirtualnej monety, bitcoiny i wiele innych rzeczy, że to są jakby przygotowania do takiego internetowego, digitalnego świata całkowicie. To wszystko ma prowadzić do tego, aby ten wielki reset w końcu nastąpił. To wszystko się wiąże z takimi światową zmową, jak nowy porządek świata, jak Bill Gates łączy się to z osobami, czy pan Schwab, czyli elita, która ma plan, aby podporządkować sobie całkowicie ludzi. I dlatego teraz wynaleźli wirusa, aby do tego doprowadzić, aby rzeczywiście w końcu zapanować nad wszystkim. Ale co jest o tym właściwie mowa w Biblii? Co mówi Biblia? Biblia owszem mówi, że przyjdzie nowy porządek świata, że nastąpi potężny władca w Europie, będzie to władca nowo powstałego rzymskiego królestwa, czyli to pierwsze zwierzę z Księgi Objawienia, 13 rozdział,
I właściwie można się zgodzić z tym, że są już pewne przygotowania do tego czasu. Właśnie ta digitalizacja, czyli całego świata, że później może to być wykorzystane, aby rzeczywiście w tym pomóc. Ale jest to wielkie ale właściwie. Po pierwsze, szczegóły nie pasują tutaj do tego, kiedy czyta się o tym zwodzicielu oraz o tym drugim zwierzęciu z Objawienia 13, to chodzi również o znaki. Oni będą czynione znaki. Będzie szataniczna moc wykonywana. Ale tu nie ma to nic wspólnego z koroną. I to po drugie chciałbym podkreślić również, że to jest nie ten czas jeszcze. Objawienie 13 to jest czas zupełnie przyszły. Od czwartego rozdziału powtórzę to jeszcze raz. Księgi Objawienia to jest czas przyszły, zupełnie nieobecny czas. Albo też teza kolejna, że to szczepionka jest znakiem zwierzęcia przyszłego. Właśnie kiedy przeczytamy sobie rzeczywiście Objawienie 13, mamy tam te dwa zwierzęta wymienione. Pierwsze zwierzę wychodzi z morza, ma 10 rogów. I to zwierzę mówi o przyszłym władcy rzymskim. Drugie zwierzę z kolei jest wspomniane, 11 werset. I czytamy o nim, że to jest inne zwierzę. Dlaczego to jest tak mylone? Tego nie rozumiem. Przecież pisze wyraźnie, że to jest inne zwierzę i ono wychodzi z ziemi, już nie z morza. I przede wszystkim inaczej wygląda, ma dwa rogi i to zwierzę obrazuje Antychrysta. To, co dzieje się w Objawieniu 13, te dwa zwierzęcia, te dwie osoby, rzymski władca i Antychryst, zwane zwierzęciami, ponieważ nie mają żadnej relacji z Bogiem, oni używają szatańskie metody, aby swoją władzę wesprzeć, będą się wspierać również, będą czynić właśnie również znaki i różne cuda. A więc takie, że nawet aż będą ludzie zapierało to dech w piersiach. I będą niestety poddawać się temu zwiedzeniu ludzie w tamtym czasie, ale ci, którzy tego nie uczynią, będą prześladowani, nawet zabijani, nawet nie będą mogli kupować i sprzedawać. A więc zasadniczo, a więc mamy do czynienia z dużą fantazją, jeśli przyrównuje się te rzeczy, o których mówimy już do obecnego czasu. To, co dzisiaj łączy się z koroną, aby to wszystko łączyć, jest to niewłaściwe. A kiedy przeczytamy sobie Księgę Objawienia, zobaczymy, że jest to niewłaściwy czas, po prostu. Jeszcze raz to podkreślmy. Owszem, pojawia się pytanie. Dlaczego właściwie, zapytajmy się tak zasadniczo, pojawiają się w ogóle takie myśli, takie tezy? Myślę, że są różne powody. Jednym z nich jest, mamy niestety, mamy pewien apetyt na coś sensacyjnego. Mamy taką skłonność do czegoś ciekawego i chcemy obserwować czas, jak on postępuje, co dzieje się w czasie, ale pojawia się, myślę, ten duży problem w związku z tym, że mamy braki w zrozumieniu Słowa Bożego. Nie znamy struktury na przykład Księgi Objawienia, albo też całych epok zbawienia, które są w Bożym zamiarze. I ważne też jest, żeby to zobaczyć, że my często fascynujemy się takimi rzeczami, ale nie zajmujemy się Panem Jezusem. Dużo mniej zajmuje nas to, że my tak ściśle jesteśmy złączeni z Panem Jezusem, że On nas wyrwał, wyciągnął z tego świata i zabierze z tego świata, zanim te rzeczy nastąpią, o których mówiliśmy w Objawieniu 13 rozdział. Chciałbym wrócić do piątej tezy, której powiedziałem na początku, że ewangeliczne grupy ostrzegają przed dniem X i tak zwanym nowym porządku właśnie, że to, co się dzieje właściwie pośród ewangelicznych grup, i czy jest to prawda, że takie rzeczy się głosi? To jest zastanawiające. Że owszem, Biblia mówi o nowym porządku, jak wspomnieliśmy, że owszem, będzie ten totalitarny władca, ale to, co wszystko się przeacza, to jest właśnie jest podział Księgi Objawienia. I że wierzący dzisiaj nie czekają na te rzeczy, ale czekają na pochwycenie. I
właściwie kiedy się zajmiemy tematem pochwycenia, to ono jest pokazane w 1 Tesaloniczan 4, 4 rozdział, którzy czekali, to wierzący, na przyjście Syna Bożego. Tym chcielibyśmy być zajęci, oczekiwaniem Pana, Jego przyjściem. Tym niebezpieczeństwem właśnie dla nas, że szukamy, jest to, że szukamy tych sensacji, że łączymy się od razu z czasem ucisku. I tak naprawdę, co jest tego wynikiem? Jesteśmy zaniepokojeni i tak naprawdę tracimy grunt pod nogami. I nie zapominamy o tym, że Pan ma inne cele z nami. On chce, żebyśmy żywą nadzieją żyli, abyśmy mieli w naszych sercach rzeczywiście nasze pobudki prawdziwe i szczere do Pana. Jak apostoł Piotr pisze, że ta jutrzenka niech zaświeci w sercach waszych, abyśmy nie dali się zwieść takim teoriom różnym, i które krążą wokół nas, ale wykupywali czas i wypełniali zadanie, aby nieść Ewangelię jeszcze ludziom, aby ona docierała jeszcze do ludzi. To jest to zadanie od Pana i chcielibyśmy to dla Niego czynić, póki jeszcze możemy.